Spóźnione o rok obchody 40-lecia obecności w Bielsku batalionu desantowo-szturmowego przyciągnęły do koszar grubo ponad 1000 młodych ludzi. Można było wszystkiego dotknąć, przejechać się wozem terenowym, a nawet czołgiem, zobaczyć akcję grupy antyterrorystycznej i oczywiście zjeść żołnierską grochówkę. Swoboda, z jaką się dzisiaj młodzież porusza po tej jednostce, sprzęt, który jest do dyspozycji, sam repertuar obchodów święta w dniu dzisiejszym był tak ułożony, tak pomyślany, żeby ten pobyt nie był surowy, jak to przeważnie bywało do tej pory, ale był urozmaiceniem dzisiejszego dnia dla tej młodzieży, a jednocześnie, żeby ta młodzież mogła skorzystać z tego, co tutaj jest przeznaczone do dyspozycji w dniu dzisiejszym. Podoba się wam w wojsku? Tak. A co fajnego jest w wojsku? No, auta strażackie, takie inne rzeczy. Chciałbyś trafić do wojska? No pewnie. Jak będę większa, to na pewno trafię. No i co? I co będziesz wtedy robił, jak będziesz w wojsku? No, ćwiczył. Strzelał do ludzi. Myślę, że w wojsku się strzela do ludzi, tak? No nie powiedziałbym. A po co wojsko jest w ogóle? No, żeby... Bronić państwa. Bronić państwa, tak? A przed kim można bronić państwa na przykład? Przed wrogami. Przed na przykład Niemcami. Obchody 40-lecia powinny mieć miejsce w zeszłym roku, ale wtedy, jak wiemy, bielscy komandosi pełnili służbę w Kosowie. Najwyższej klasy sprzęt, jaki można było zobaczyć dzisiaj w koszarach, świadczy o dobrej kondycji jednostki. Nic w tym dziwnego, czekają ich przecież kolejne misje. Stoją nowe zadania przed jednostką. Jednostka rozpoczęła okres szkolenia, intensywnego szkolenia. Jednostka swoja odtwarza gotowość bojową. Plan i harmonogram dnia jest tak skonstruowany, aby dzień nie był zmarnowany. Aby ta gotowość była jak najszybciej otworzona, aby kwalifikacje w swoich specjalnościach żołnierze podnosili w jak najszybszym tempie. I przygotowujemy się do ewentualnego kolejnego użycia w dowolnym regionie świata. Obiegowe opinie na temat służby wojskowej nie dotyczą podbeskidzkich komandosów. Do takiego wojska, w którym rzeczywiście nieustanny trening może uczynić z chłopca mężczyznę, wielu chciałoby się dostać. Chciałem powiedzieć, że no, nie każda jednostka jest taka sama. Dzień jest wypełniony szkoleniem, w związku z tym każdy młody człowiek, który przychodzi z cywila tutaj, musi się liczyć z tym, że nie spotka się z falą, ale spotka się z bardzo ciężkim, codziennym dniem. Dlatego nadmieniałem, że najważniejsze jest, aby byli przede wszystkim odporni psychicznie i o no, przynajmniej średniej kondycji fizycznej.